Witam was wszystkich bardzo serdecznie w prawdopodobnie już ostatnim odcinku Wojny Krwi Thronbreakera. Mam na sobie inne słuchawki, bo moje stare się zepsuły, lewa mi nie działała. I teraz słyszę siebie zupełnie inaczej i grę słyszę zupełnie inaczej. Ależ wieje. Ależ wieje. To jest easter egg z Wiedźmina? Geralt też tak mówił, ależ wieje. Nie wiem, czy to jest ostatni odcinek, jednakże tak to trochę wygląda. Ponieważ zbliżamy się do zamku w Rivi. Nie zostało nam jeszcze zbyt dużo, morale mamy wysokie, więc kapliczki korzystać nie będziemy. Słyszę się zupełnie inaczej, to w ogóle jakby mój cały rok, ponad rok nagrywania na YouTube, jakby zupełnie teraz nie ma znaczenia. Wszystko inaczej słyszę. Ale to jest nic, co was powinno interesować i nic, co nie powinno zmienić odbioru. Wyeliminowanie nadzorców niewolników nie pozwoli, żeby zginęła jakakolwiek jednostka użyć zdolności swojego dowódcy. Okej. Okay. Zabijać ich, ale nie pozwolić, żeby coś naszego umarło. Na przykład kreatury zadaje niewolnikowi zajmującemu się przedtem jednostkami punkt obrażeń. Jeśli ta jednostka odniesie obrażenia z rzeczy niewolników, zadaj najsłabszemu wrogowi na pokoleniu. Jeżeli siła tej jednostki jest wyższa od siły nadzorcy, przemieni go w ciało. Tylko tych jednostek nie mogę atakować, bo one mają... No, są odporne. Te ładunki, ale komu? Zmień siła jednostki na siłę jednostki, która zdejmuje się po lewej stronie. Oznacz jednostkę po trzech turach na początku tury. Zamień się siłą. Tylko tych nie mogę oznaczać. A co moja? Wezwij sojusznika. Wzmocnij sojusznika 4 i daj mu punkt pancerza. Co mnie aktywuje lojalność. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Nie do końca wiem, jak mam ich zabić, jak ja ich nie mogę w ogóle ruszać. Wzmocnijmy go, żeby przypadek nie umarł. Na siłę jednostkę rządzą się po lewej stronie. My to zapłacisz. Albo w złocie, albo we krwi. Zrobimy tak. Teraz gramy alchemika. Ale to jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Tylko co mam tutaj? Pytanie, co robi ciało? Może to ciało robi coś ciekawego. Mogę dać ładunki. Każdy po prawej stronie. Także absolutnie nie mam pojęcia, co mi to da. Jeśli siła tej jednostki jest wyższa od siły nadzorcy niewolników, przemieni go w ciało, ale jest wyższa. O czemu się nie przemieniło? Witaj, o co chodzi? Ja powinienem był najpierw użyć mewę, nie? Nie wiem do końca, co muszę zrobić, szczerze powiedziawszy. No dobrze. Jeszcze raz. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyć. Wzmocnimy od razu. A czemu by nie? Następnie... Sprawdźcie, czy nie zaczął złota w sołtocie! Następnie... alchemik. Ale... To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Następnie tam
alchemikowy ładunek. I go nie wykorzystamy. Będę potrzebował do czegoś mewę. Oni zbiją go do dwóch. Chyba nie. Teraz używamy tutaj. O mój Boże, używamy witaj, tutaj. O co chodzi? Okej, trochę się namęczyłem, trochę się pomęczyłem. Nie będę mówił, że było inaczej. Ale koniec końców dałem radę. Trzeba było wykorzystać wszystkie opcje. Znaczy zrobiłem to w sumie kilka razy, tylko że jedną turę za późno. No dobrze, to lecimy dalej. Kapliczki nie potrzebujemy. Tu jeszcze nie potrzebujemy, idziemy tutaj wszystko ładnie na południu ogarnąć. Mamy jakiś... szybką podróż. Tu jeszcze mamy kilka rzeczy na południu, których nie zabiliśmy, chociażby ten obóz. Witam. Wybaczcie, że psuję imprezę, ale rozumiecie, nie? Rozumiecie. Okej, Hajdawara nie chcemy. Arniolf jest bardzo dobry. Bitwa skłócona, nie macie żadnych jednostek na polu bitwy? Dziwne to, panie, dziwne. Szablownik, okej. No jest spoko. Nowe rozkazy? Nie? Nie wiem, czy powinien grać wokół łowców niewolników. Ale będę na wszelki wypadek. Ja to już nie mam siły. Na wszelki wypadek będę. Ten jest krnąbrny! No właśnie. Ja teraz zagram Arniolfa. Jutro będę pił miód z przodkami! Arniolf jest ważniejszy niż mnie piechorzy. Tak, to na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? Okej. To teraz zagrywamy szabrownikom. Nie, najpierw zagramy Arniolfa. I teraz szabrowników. Kolejność. Kolejność jest istotna. Koniec też. Co powinien być pas chyba? On ma 8 punktów kariery, mamy 6, 5. Aż nie, on się rozkuje. Nie będzie 8, to będzie 6. 6 i 5, 1 punkt. Okej, kawalerzystów nie chcemy. Mamy ich 3. Możemy wymienić tylko jednego. Nie wiem, mamy 5 adeptek. Holy moly. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. Holy moly. Okay, to będziemy go cisnąć. Nie będziemy cisnąć go 2-0. Ładno! Jest wartze 20 florenów! Ej, przerzucił Hajdowera. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Jednego wyrzucimy. A chociaż my dobieramy 3 karty, nie? A to muszę go pewnie pocisnąć 2-0. Nawet jeżeli nie chcę. 101, 102, 103. Jest tyle adeptek. Jak sobie życzysz, pani? Tyle adeptek. A jeszcze mam mawę, żeby ich więcej było. Dobrze, że nie ma igni ani pożogi, ani o, pani Margarita opowiadała nam o tym. Pożoga jedna była. Pamiętam, że gdzieś tam w jakiejś zagadce była pożoga. Kusznik. Hello there. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Wycofujemy. I zagrywamy tą kartę i tą kartę. Dobra, kulaku. Jak sobie życzysz, pani? Wybacz, Hajdawer. Mogę go odzyskać, ale w sumie nie chcę wam. Więcej przestrzeni teraz, nie? Co
królową! No dobrze. No dobrze. Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Prawie wygrał, prawie wygrał. Bogowie, brońcie królową. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kawalerzystów. Pretty good. Pretty nice. A co teraz robić? Co teraz uczynić? Co teraz wykonać? A jeszcze mam pierwszą nazwę, którą mogę zagrać. Oho. Halo, panie. Zagrasz czy nie? Jakaś jedna wskazówka, nie jest skomplikowana. A, muszę tylko zrobić 200 punktów. Jest to pewien, że idzie wypełnić ten pole bitwy kawalerzystami. Muszę już używać atrapy czy coś takiego, to na pewno idzie. Do roboty! Do roboty, chamy. Okej, okay, wypasujemy. Nic więcej robić nie potrzebujemy. Ale pieniądz gorszy. Posłuszeństwo albo... Dobra, tak bym przerzucił za sobie jakąś 20, to jest takie za mało. A, okej, okay, dziękuję, pozbieramy śmieci wasze. Obrabujemy zwłoki, czemu by nie? Dlaczego są mi morale spadły? Morale tak jakoś tak randomowo spadają. Ale cieszę się, że mi machacie. To się coś jest. Nie zauważyłem. A trzeba ten skarbiec powiększyć. Jak wracamy do zamku. Okej, okay, tam mamy kapliczkę. Ale tam i tak będziemy musieli iść prędzej czy później. Więc luz. Okej, okay, jest jeszcze tutaj ta znajdźka. Tylko nie wiem jak się do niej dostać, muszę iść jakoś naokoło. Ale nic tam nie może uciec. Jak już widzimy, jak już nasze oczy dostrzegą, to już jest moje. 40 patyków, 70 golda. Okej. Okay. Nasza talia się znowu uszczupliła, bo nie mamy Barnaby. No, jakoś przeżyjemy. Tu mamy tylko tam jedną znajdźkę i żamek do zaatakowania. Tą znajdźkę. No i kapliczka od razu. Cóż za zbieg okoliczności. Czy widzicie jakoś się dostać? Hello? Wysokie morale. Jak się mordowało, to się ma wysokie morale. Okej, okay, najpierw weźmiemy wszystko, co mają przed. Witold, zostawię mały prezent, który powinien wam ułatwić odbicie fortu z rąk Nilfgaardczyków. Nie zwlekajcie z atakiem. Królowa jest coraz bliżej granicy. Uderzając od tyłu, odciążymy jej wojska, przyspieszymy jej marsz ku stolicy. Jeszcze Rivia nie zginęła. Jaropełk. PS, zabezpiecz podejście do kryjówki. Wydaje mi się, że Nilfgaardczycy jeszcze nie wpadli na nasz trop, ale strzeżonego my tyle strzeże. No, chyba niestety wpadli. Chyba niestety wpadli na ich trop. Hello there. Bitwa standardowa. Okej. Okay. Przeżyjemy. Okay, 3 wozy, a 0 szabrowników. 1 szabrownik. 4 wozy. O, nice. Raz za wozem, raz na kolię. Będziemy grać wokół tych wozów niewolników, bo oni ostatnio grają te karty. Nie chcę ryzykować. Póki co szabrownika nie opłaca się zagrywać. To teraz zagram sobie adepskę. O, pani Margarita opowiadała nam o tym.
Następnie zagramy właśnie chyba szabrownika, bo liczę na to, że on zagra jakiegoś drugiego kosznika, jakiegoś coś, jakiś silnik i sobie pozdycha. A tymczasem gra postanowiła, że założy się przed nim. Idealnie, dwóch kuśników. To się przyda. Tylko jeszcze nie wiem do czego. See ya later. Zagaj wrogowie obrażenia równa liczbie jednostek sojuszniczych. Jednostek sojuszniczych chyba nie będziesz miał dużo. Nie chcę ci psuć humoru, nie? Ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Znowu ziemniaki. Nie. Okej, okay, to my teraz wygrywamy ładnie wóz. Ja to już nie mam się. Ja panie pasuje. Tak się spodziewałem. Wszystko jak w symulacjach. Szabrownik, tego nie chcemy, tego też nie chcemy. Zmiany nas ciekają. Niezbyt przyjemne. Trudno. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kibli. My poczekamy teraz z szabrownikiem. Czekamy teraz. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Szkoda, że Mewa nie może przerzucić kogoś z ręki. Jakbym mogła, to by było wiele lepiej. Znaczy kawalerzysta z ręki też jest 15 punktów, nie? To wstydu nie ma, nie? Ale nasze kombo jest mniejsze. Patrząc jaka szatalia wygrywa, nasza talia musi cisnąć 2-0 zawsze. Coś tak stworzono. Jak wierzcie, nie chcę zejść, trzeba urżnąć cały walec. Tak jest po prostu stworzono. I zagramy. Co by tu zagrać? Na pewno mam adeptkę, ale co drugiego? Może Arniolfa. Lubię Arniolfa. Jak sobie życzysz, Arniolf, spoko koleś. Spoko karta. Ha 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 ha. Wszyscy się śmieją. Czy to jest ta karta, co zabija na następną zagraną kartę? Okay. W stanie się z tym pogodzić. Kiedy się nauczycie? Może przeżyję. Wojna to głupota. Znów na front. Muszę zagrać tą kartę tutaj. Bo nie chcę, żeby szabrownik zabił Arniolfa. I to nie zadaje obrażeń. Więc nie muszę ten izby jeszcze aktywować. Izbel niszczycielka. Nie tak głośno! Kwizer polityczny usłyszy. Dla ciebie to pobojowisko, dla mnie skarb. A jeszcze tego nie mogę aktywować, bo potem posiłki. Posiłki będą marne. Heil Kercer! Heil Kercer. Okej, teraz musimy aktywować, bo już ma tylko jedno życie. To następnie posiłki. Za królową! Do ostatniego tchu! Bogowie, chroń się królową! Nie patrzę, mnie tyle mnożyłem. Nigdy nie zachybiam. No mogę mieć zbyt wysoko, bo to jest nieważne. Nieważne. Poczyścimy wszystko. Ma dwie karty przewagi. Nice. Musi zrobić 224 punkty. Jak szło to zaklęcie?
Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Mnie zaklęcia tworzył. Plus 5 punktów HP. Na wszystkie egzemplarze. Dlaczego nie robi... Nie buffował nowicy. Szczerze, że to nic nie dało, nie? Ale po prostu widać, jakie AI jest głupie. Ale to chyba odbiliśmy po każdej bitwie moje morale spadają. No to głupie w sumie. Po wygranej bitwie to morale powinny być wysokie. Jej, wygraliśmy, a nie takie. No, okej. Okay. Jak mam się tu dostać? Halo. Tędy. Halo, tam są moje śmieci jeszcze do zebrania. Okej, okay, zwiadowcy. O, okej, okay, niczego tu nie ma, się przenosimy do tego. W sumie jest tuż obok, ale... Po co marnować czas na chodzenie, skoro nie musimy? A dobrze. A dobrze. Przechodzimy przez tą wiochę, czy się zagalopowałem? A dobra. Tam zahaczymy o tą kapliczkę i idziemy na zamek. I czeka nas prawdopodobnie ostatnia walka? Prawdopodobnie. Mówię, nie grałem jeszcze, więc nie wiem. Jednakże to tak fabularnie się zapowiada, że to będzie tutaj. To nie było. Reinhard rzadko kiedy się uśmiechał. Dlatego, kiedy Mewe zobaczyła jego rozpromienioną twarz, wiedziała, że musi przynosić naprawdę dobre wieści. Pani, nasz wysiłek nie poszedł na marne. Wyzwolone miasta Rivi opłaciły oddział najemników, który oddają pod twoje rozkazy. Wraz z życzeniami rychłego zwycięstwa. Mewe otaksowała wzrokiem zaciężnych żołnierzy. Byli liczni, doskonale wyposażeni i gotowi do boju. Co ciekawe, niektórzy nieśli chorągwie z herbem Caldwelli, dowodząc, że Dragomir okazał się godzien okazanego mu zaufania. Z takim wsparciem dobra, na pewno będzie łatwiej. Jej. Powiedziała z uśmiechem. Wyślij rajcom pisma, że królowa dziękuje za ten akt patriotyzmu. I kiedy przyjdzie czas, stosownie się zań odwdzięczy. A nowych kart nie dostałem. Okej. Okay. tu jakieś śmieci? O, jeszcze kilka śmieci jest. Jeszcze kilka śmieci nazbieramy, zanim dojdziemy. Drewno. Wiem, że ojczyzna i tak, ale patyki. Już się zostaje to przyzwyczajenie, jak będzie siedziała na tronie i będzie widziała jakieś patyki. O, patyki, patyki. Dawaj patyki. Rywowie, kto z was wrogowi służyć myśli, licząc na jego wdzięczność, niechaj ma na uwadze los hrabiego Caldwella, który jako pierwszy cesarski gaganiec przyodział. Chciał gór złota, a we władanie dostał morowe bagniska. Widział siebie równymi Nilfgaardczykom, a ci nim zgardzili. Marzył o chwale, a zginął umorusany błotem niby wieprz. Nie idźcie w jego ślady, bo los jego niechybnie podzielicie. No to jeszcze czego chcesz? Morale mi spędzę. A mogę zapłacić, okej. Okay. Okej, okay, zobaczmy co ten smoczy sen jeszcze robi. Nie tutaj. Nie tutaj. Bo dostaliśmy kilka bibelotów nowych. Dostaliśmy kaganiec, smoczy sen. Po 5 turach na koniec tury zniszcz 3 losowych wrogów. Kaganiec. Przechodź brązową jednostkę wroga. Też. Jeśli ta jednostka znajduje się w ręce lub na polu zbierzstwa za każdym razem, gdy przenoszona jest... Ale bym tak robił, chyba się uzmacniało jeden. Nie wiem. W sumie nie wiem. Okej, nic ciekawego nowego nie ma. W kantynie pewnie też nic nowego nie ma. Tylko tak się pusto zrobiło teraz. Arion mi trochę nie pasuje, bo jest taki zupełnie przypadkowy, a w tej kantynie jest. Wygląda na to, że nasza podróż zbliża się do końca. Tak właśnie. Pytanie, jaki to będzie koniec? Przed nami nie lada zadanie. Widok tych murów zawsze napełniał mnie dumą, ale teraz, kiedy stoję po drugiej stronie, żałuję, że nie wybudowaliśmy ich choć trochę niższych. Punkt siedzenia zależy od punktu widzenia, czy tam na odwrót, czy jakoś tak. Dobra. 3 skrzynki tylko znalazłem, ale dobra, kontynuujemy. Lyryjczycy dotarli pod mury zamku w Rivi. Otoczona z 3 stron wodą, okolona podwójnym pierścieniem murów twierdza,
była sławetnie trudna do zdobycia i tylko raz zmieniła właściciela. Kilka miesięcy temu, kiedy zdrajcy otworzyli przed Nilfgaardczykami bramy. Żołnierze patrzyli w milczeniu na powiewające na murach flagi ze złotym słońcem i herbem generała Ebdachiego. Uleciało uniesienie, spowodowane ostatnimi zwycięstwami, ucichły przechwałki. Wiedzieli, że jeśli królowa da rozkaz do ataku, większość z nich zginie, nim wzejdzie słońce. Pani, odezwał się Reinhard. Nie musimy od razu uderzać. Czas jest po naszej stronie. Odetniemy zamek od zaopatrzenia i po paru miesiącach Nilfgaardczycy albo sami skapitulują, albo na tyle osłabną, że nie będą w stanie obsadzić murów. Reinhard miał rację. Kilka miesięcy czekać? Mewe nie musiała się śpieszyć. Po raz pierwszy to ona miała przewagę. Odetnij zamek w Rivii? Oddal się od zamku. Skoro Nilfgaardczykom tak się spodobało na zamku w Rivii, powiedziała Mewe, to niech tam zczezną. Reinhard, ustaw posterunki na drogach łączących twierdzę z miastem. A ty, Gaskon, zarekwiruj wszystko, co tylko pływa i zabłokuj ich od strony wody. Ruchy, ruchy! Chwilę później zamek w Rivii był odcięty od świata. Na drogach i mostach stanęły najeżone włóczniami barykady, a na jeziorze powstał kordon z rybackich łodzi. Zawieszone na dziobach latarnie rozjarzyły wody Loch Escalot niczym rój świetlików. Wkrótce z zamku przybył posłaniec z pismem do królowej. Generał Ebdachi proponował spotkanie twarzą w twarz w połowie drogi między twierdzą a obozem Lyryjczyków. No proszę, uśmiechnął się Gaskon. Ledwie zatrzasnęły się wnyki, a już nabrał chęci do rozmów. Mewe bez zbędnej zwłoki udała się w umówione miejsce. Właśnie się zastanawiałem, czy spotyka się, czy nie. Zobaczyła na horyzoncie samotnego jeźdźca w bogato zdobionych szatach. Widziała go już wcześniej, w Edirn, za pośrednictwem megaskopu. A więc stawiłaś się na spotkanie. Dobrze. Nie mogłam odmówić. Tak grzecznie sformułowałeś zaproszenie. Zwłaszcza w zestawieniu z poprzednim pismem. Winszuję postępów w sztuce dyplomacji. Cóż, tak szybko zająłem twój kraj, że miałem dużo czasu na naukę. Pamiętam nam ultimatum. Ale. Albo się wycofałem, bo zabiję na bok syna. Tak ustawiam. Witaj w Rivii, królowo. Widzę, że odnajdujesz się w roli gospodarza w moim domu. Rzeczywiście polubiłem ten zamek. Świetne fortyfikacje. Nietypowe dla północy. A że żal się robi twoich żołnierzy. Wystrzelamy ich jak kaczki. Możesz otrzeć łzy. Nie zamierzam atakować twierdzy. Poczekam, aż padniecie z głodu. Niebywałe. Ty naprawdę sądzisz, że wygrasz tę wojnę? Już wygrałem. Wiesz, co odkryłem w trakcie pobytu na północy? Nie potraficie zrozumieć skomplikowanych pojęć. Niby wiecie, że Nilfgaard jest duży, ale wasze umysły tego zwyczajnie nie obejmują. Na miejsce każdej armii, którą pokonasz, przyjdzie następna, liczniejsza i lepiej wyposażona. Nawet teraz, kiedy tak przyjemnie sobie gawędzimy, w stronę Rivii idzie z odsieczą grupa wschód. Dotrą tu najpóźniej jutro. I wiesz, co się wtedy stanie? W końcu przestaniesz nam bruździć, bo rozgnieciemy cię o mury tego zamku, jak pluskwę. Chędosz się. Tyle masz do powiedzenia? Tak. Wolę czyny od słów. Jutro się o tym przekonasz. Wątpię. Wątpię, czy w ogóle dotrzesz pod mury zamku. Módl się, żeby tak było, bo jeśli spotkam cię na polu bitwy, zatłukę gołymi rękoma. Nie czekając na odpowiedź generała Ebdachiego, Mewe obróciła się na pięcie i ruszyła w stronę szybkim krokiem i z ciężkim sercem.
Mamy rozbity obóz. A mapy nie posiadamy. Sobie połazimy. Hello. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, za kim idę i czego szukam. Spotka się z swoimi doradcami. Wyr. Hajdawer sobie tam leży. To będzie piękna noc. Tylko mi się nie waż trąbić na odwrót, rozumiesz? Mój topór łaknie krwi! Czarnej krwi! Mój topór łaknie krwi! Okej, okay, ty, Arnold, nie masz nic ciekawego do powiedzenia, rozumiem. Miejmy nadzieję, że ta wojna położy kres wszystkim wojnom. Miejmy nadzieję, najciemniej jest tuż przed... Zginie dziś wielu, najciemniej... Hajdawer, masz coś do powiedzenia? Wydaje się być najbardziej najciekawszym rozmówcą. Tutaj coś ciekawego? Nope, ok, rozumiem. Hello there, hello. Witajcie. Najbliżsi doradcy Mewe czekali już w namiocie narad. Królowa w kilku słowach zdała relację ze spotkania, z trudem powstrzymując drżenie głosu. Od zachodu rzeczywiście nadciąga ogromna armia. Jeśli dojdzie do walki na otwartym polu, zmiotą nas z powierzchni ziemi. Szlak! Czemu nikt mnie nie uprzedził? Musieli pojmać naszych zwiadowców. W takim razie ucieknijmy. To mało heroiczne, zgoda, ale lepsze to, niż przegrać. Problem w tym, że nasza armia to w większości piechurzy. A oddział, który tu nadciąga, ma kilka pułków samej kawalerii. Nie uciekniemy przed nimi, ani się nie schowamy. To co sugerujesz? Mamy dwie opcje. Poddać się? Nie ma mowy. Albo zdobyć zamek w Rivii, i to jeszcze tej nocy. Załóżmy, że to możliwe. To jakim kosztem? Wejdziemy na mury po ciałach naszych żołnierzy? Jest wojna, ludzie giną, ale kazać żołnierzom atakować ten zamek, to jak skazać ich na śmierć. Zgadzam się. Nie zdobędziemy murów Rivii. Ale to nie jedyny sposób, żeby zająć twierdzę. No, robi się ciekawie. Faktycznie. Znam ten zamek lepiej niż własny dom. Ma jedną słabość. Przystań. Czekaj. Mówisz o tym pomoście między basztami, gdzie przybijali rybacy? Właśnie, jak zapewne pamiętasz, królowo, od wnętrza twierdzy oddzielają go tylko małe, wąskie drzwi. Niewielki oddział byłby w stanie się do nich przekraść, obezwładnić straże i wejść do środka. A potem? Musiałby przebić się na drugą stronę zamku, dostać do kołowrotu i otworzyć bramy dla reszty armii. Szczerze? Brzmi jak samobójstwo. Wiem, ale to nasza jedyna nadzieja. Czyli co? Mam wysłać ludzi na pewną śmierć? Nie musisz, pani. Sam zgłaszam się na ochotnika. I wezmę tylko tych żołnierzy, którzy wyrażą taką gotowość. Fatalny pomysł. Nie wątpię, że masz lepszy. Pewnie, że tak. Ja się tego podejmę. Słucham? Spójrzmy prawdzie w oczy. Rajna, nie, muszę wybierać. Skradać to ty się nie umiesz. W całym tym żelastwie brzdękasz jak kambury. Poza tym jesteś prawą ręką Mewę. Kiedy zacznie się bitwa, powinieneś być przy niej. Gasko ma rację. A z drugiej strony Reinhardt zna lepiej miasto. Gaskoń na pewno się lepiej... A to zakładam, że to będą decyzje, które będą miały znaczenie dosyć duże. Gaskoń na pewno jest lepszy, jeśli chodzi o skradanie się. I Reinhardt powinien być przy mnie, ale z drugiej strony Reinhardt zna o wiele lepiej miasto. Dlatego mi się wydaje, że chyba Reinhardt poprowadzi atak na przystań. Gaskoń, gdzie dokładnie jest kołowrót do głównej bramy? Podejrzewam, że gdzieś w bliskiej okolicy tejże. Reinhardt? W baszcie z lewej strony, na drugim piętrze, za kratą.
to zamyka dyskusję. Doceniam gotowość do poświęceń, Gascon, ale atak poprowadzi Reinhardt. Dziękuję za twoje zaufanie, pani. Nie, to ja dziękuję. Z całego serca i za wszystko. Powodzenia. I błagam, nie daj się zabić. Reinhardt nie musiał długo szukać ochotników do ataku. Zgłosiło się ich więcej, niż mógł zabrać. Wyruszyli niedługo potem. Płynęli po ciemku, kierując się w stronę rozmytych mgłą świateł zamku. Mewę odprowadzała łodzie wzrokiem. Dudniło jej w uszach. Od powodzenia tej misji zależało wszystko. Los jej królestw, a może i całej północy. Życie jej i wszystkich żołnierzy. Powodzenia, wyszeptała, wpatrzona w spowite mrokiem mury twierdzy. Liryjczycy przygotowywali się do ataku w absolutnej ciszy. W ciemności rozświetlonej jedynie bladym blaskiem księżyca. Mewę nie mogła usiedzieć w miejscu. Chodziła w kółko. Sam się stresuje. Czekając na umówiony sygnał. Cholera, długo to trwa. Za długo. Wreszcie dostrzegła na murach ledwie widoczny ognik pochodni. Błysnęła szybko trzy razy, po czym zgasła. Mewę aż podskoczyła, z trudem dusząc wzbierający krzyk radości. Udało się! Udało! Chwilę później zza linii drzew wyległy setki żołnierzy. Obrońcy zaczęli ładować katapulty i balisty. Powoli, metodycznie. Wiedzieli, że nie muszą się śpieszyć, że nic im nie grozi. Mury riwskiej twierdzy były wszak nie do zdobycia. Nagle zgrzytnęły łańcuchy i... Nilfgaardczycy ze zdziwieniem patrzyli, jak brama otwiera się przed atakującą armią. Brama się otworzyła, tylko pytanie, czy Reinhardt żyje. Generał Ebdachi natychmiast posłał doborowe oddziały, by odbiły kołowrót. Ale było już za późno. Mewę wjechała na dziedziniec zamku. Już wcześniej królowa miała opinię świetnej wojowniczki, ale tej nocy stała się legendą. Jej miecz bezbłędnie znajdował szczeliny między płytami czarnych zbroi. Jej tarcza odbijała najpotężniejsze ciosy. Z początku nilfgaardzcy żołnierze szukali królowej na polu bitwy. Wkrótce zaczęli uciekać. Ratreut! Ratreut! Co wstąpiło w Mewę? Oczywiście chciała odbić swój zamek i królestwo, przegnać Nilfgaardczyków, pokonać aroganckiego generała Ebdachiego. Ale w tej chwili nade wszystko pragnęła jak najszybciej przebić się do baszty i uratować oddział Reinharda. Za mną! Ruchy, ruchy! Mewę spodziewała się najgorszego. Kałuż krwi, tuzinów trupów. Ale w środku było cicho, spokojnie. Brakowało śladów walki, z wyjątkiem roztrzaskanych drzwi wiodących do komnaty z kołowrotem. Co tu się stało? Królowa przekroczyła próg pokoju, rozglądając się za Reinhardtem i jego ludźmi. Zamiast tego zobaczyła Wilhelma. Leżał w kącie pokoju skulony, ściskając rozcięty brzuch. Mewę zdarła z pleców płaszcz i rzuciła się tamować krwawienie. Wilhelm? Co tu się stało? Próbowałem naprawić błędy. Wychrypiał książę. Proszę. Wybacz. Ja... Wilhelm nie zdążył dokończyć. Głos uwiązł mu w gardle. Oczy zaszły mgłą. Kiedy chwilę później do komnaty weszli żołnierze, zastali królową na kolanach, bijącą dłońmi o ścianę, zalaną łzami. Wilhelm leżał obok bez ruchu, okryty płaszczem. Z pomiędzy piechurów wyłonił się Reinhardt. Ukląkł przy królowej i szeptem opowiedział, co się stało. Jego oddział nie zdążył nawet dotrzeć do celu. Uprzedził ich Wilhelm.
Kiedy książę zobaczył, że Lyryjczycy atakują zamek, poszedł do baszty i otworzył wrota. Nim Nilfgaardczycy zdołali je z powrotem zatrzasnąć, było już za późno. Królowa wstała z zaciśniętymi pięściami. Na jej twarzy nie malowała się już rozpacz. Ja miałem nadzieję, że nie dojdzie do tego. Tylko bezgraniczna wściekłość. Mówiła przez zęby, z trudem, zachowując spokój. To nie czas na żałobę. Powiedziała. Tylko na walkę, na zemstę, na zabijanie. Jeśli wygramy dziś, wygramy wojnę. Odzyskamy wreszcie nasze rodziny i domy. Odłożymy na bok miecze. Ale teraz... teraz muszą spłynąć krwią Nilfgaardczyków! Lyryjczycy byli u skraju sił. Przeszli z Mewę tysiące kilometrów przez góry, śniegi i bagna. Stoczyli dziesiątki bitew. Ale królowa widziała w ich zmęczonych oczach, że pójdą za nią. Choćby w ogień. Pani, Nilfgaardczycy zabarykadowali się na górnym zamku. Próbowaliśmy zdobyć mury, ale bez skutku. Mewę kiwnęła głową. Zrobiła mieczem młynka i wskoczyła na konia. To spróbujemy jeszcze raz. Okej. Bitwa fabularna. Bitwa standardowa. Jakie mamy na pewno nasze kombo musimy zrobić, nie? Okej, dwóch szabrowników. Czy oni coś mają? Brygady i egzekutorów. Okej. Pióro nasz drona na pewno pomoże. To będzie też dobre. To okay. Koniec! Słyszysz, że ptaki! Idę po ciebie! Ujawnij po jednej jednostce stali obok graczy. Jeśli twoja posiada większą siłę, wzmocnij obronnego sojusznika o dziecię. Za każdym razem, gdy sojusznik zostaje zniszczony, wezwij na jego miejsce inną jednostkę stali. Shit! Że my na początku chyba będziemy, nie będziemy grali jednostek. Zrobimy w ten sposób. Czy o ten się zagrał, nie trudno. Ci się będą wzmacniać, ale i... pożegnamy pierwszą Azura. No i zawsze będą większe. To też jest wkurzające. Pytanie, czy bardziej wkurzająca niż ta, niż ci. Chyba tak. Okej. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury! Enarchein! He! Moja talia to jest taka talia, że jak... wygram... jakoś wygra pierwszą rundę, to wygram grę. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kilki. Mamy dwóch szabrowników. Czy byśmy musieli zagrać teraz jeden wóz? I Arniolfa zagramy? Arniolfa opłaca się tylko zagrywać, jeżeli coś zabije. Poczekam jednostkę. Mamy bardzo wysokie karty, wątpię, żebym kiedykolwiek mógł coś zrobić. Zagramy szabrownika i zobaczymy, co się wydarzy. Arniolf zagrywa 5 punktów obrażeń. Mogłem tę kartę zabić, ale nie ma takiego sensu. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysługiwać! Zepsio! Shit! Ale najsilniejsza jednostka jest nieparzysta. Jego zdolność nigdy nie wchodzi. Fuck, że policzyłem. Myślałem, że to zabiję. Ale nieważne.
Jeszcze nie chcę zejść. Trzeba urżnąć cały palec. Groir Enkerce! No dobrze, ale ja mam teraz zadaję akurat 10 punktów urażeń, to jesteśmy w stanie to zabić. Jak sobie życzysz, pani? Problem jest taki, że muszę jakoś wygrać pierwszą rundę. A twoja zdolność nigdy nie wejdzie. To się nie wydarzy. Ostrzegałem. 9 punktów carry over. Nie możemy sobie na to pozwolić. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. Aha. Zasłońcie niebo, gradem strzał! Zadaj wszystkim, brachę, ty, już, kraisz, kraisz. He! Więc pierwszy raz wygrał. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Największa jednostka jest nieparzysta, więc się nas nie interesują. Arniolf, Arniolf. Czy to będziesz to straje zabijał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Za 17 punktów obrażeń to się opłaca. Będziemy powoli tą zbijać. Wykorzystamy teraz też Mewę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest 20 punktów. Zagramy adeptkę. W takim razie. I pianę. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. To nam daje prowadzenie. Nice. Przyjedź ta karta. No dobrze, ale Arniolf to zabija, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak 12. Dziewiątka, ty, szóstka, okej. Okay. To jest idealny pas. Idealny pas. Mamy kartę przewagi. A nie, jednak nie. Ale tak, bo on musiał wykorzystać pewną kartę. Okej, okay, spoko. Spoko. Mamy 5 punktów carryover, ale nie ma. Okej, okay, spoko. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale to jest dosyć ryzykowne, żeby zatrzymać. Okej, okay, teraz na pewno nas nie pociśnie 2-0. No tylko co sobie wzmocnisz ewentualnie, co? Frajerze. Okej, okay, that's not cool. That's not cool at all. Ja to już nie mam się. Not cool at all. Raszejs! Intwe! Hey! Intwe! 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 Dla ciebie to pobojowisko, dla mnie skarb. Taka
Taka to mnie zabawa. Znów na front. Ha! 9, a on 10, fuck. Co zagrać? Musimy zagrać dużo punktów, żeby on odpuścić, albo ewentualnie żebyś mógł zagrać Hero Pass. Boost i szabrownik combo to jest naszym, to jest największe, nie? To jest największa ilość punktów, jaką posiadamy. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kilki. Wojenka, hej, wojenka. Tak, spasował. Teraz tylko wśród trzech kart musimy znaleźć wyraźnego kawalerzystę. To powinno być w porządku. Szabrownik, kawalerzysta. No, tak się obawiałem, że tą kartę znajdę. Ale przynajmniej mamy... A, dobra. Wymieniać? Nie, chyba nie wymienimy. Przynajmniej szabrownik ma co zjeść. Ja to już nie mam siły. Zrobimy tak. I zjemy też Heidavera. Nie tak głośno! Oficer polityczny słyszy! Czego te małe wyciągasz? Mamy większe jednostki. Ja byłem trudny. Czasem bardzo świeży. Ten rozkaz marszu jego czy coś. Wzmocnienie. Are you fucking kidding me? 14, okej. Okay. W porządku, to powiem, że wygram, tak. Za królową! Nie wiem, ile adeptek wykorzystałem. 3. Okej, okay, to powinno być w porządku. Jak szło to zaklęcie? Masz trochę przewagi kartowej. Tak. Oddam ci to. Can you do Bogowie, this? Chrońcie królową! Wojenka, hej, wojenka! Okej, okay, nie jest ich aż tak dużo. Jeszcze miałem mewę do wykorzystania, ale bym musiał wycofać coś dużego. Sobie życzy. Ha! 34, what the fuck? Dlaczego mówisz dwa razy, żebym to zrobić? Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Rasheis! Intwe! Intwe! To może robić cytura? Znów na front. Pierwszy raz się stresuję, czy się uda, czy nie. 80 punktów. 60. A ten wóz daje nam dużo, ale jego karty są większe. Ok, 9, daj coś niskiego. Fuck. Gdybyśmy mieli chociaż jedną więcej adeptkę, pewnie byśmy to wygrali. Interesujący przypadek. Nie, musi przegrać i musi mieć coś słabego. 8 i 34. A tylko 7 punktów przegraliśmy. Tylko 7 punktów. Trzy adeptki, dwa wozy szabowników, których nie potrzebujemy. Potrzebujemy co najmniej innego kawalerzysta. To koniec! Fucking kidding me! Idę po ciebie! Jak to niemożliwe, że nie mamy ani innego kawalerzysty? What the fuck? Musimy wykorzystać mewę i zagrać jakiegoś kawalerzysty? Feels so bad. Feels so fucking bad. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kilki.
zagramy Arniolfa i kawalerzystę. Chcesz wiedzieć, skąd mam te blizny? Mamy dużo punktów. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury! A czemu tak szepczesz? To nie jest idealne. Ale będziemy go zbijać. Trzeba było najpierw obrownika użyć, nie? Ale... czasem bardzo świeży. Idealny pyro na zero. Akurat tą samą kartę musiało wyciągnąć. Cholera jasna. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysługiwać! Zabrzą! Dlaczego wysługiwać? Nic nie mówię. 11, 6, ok, spoko. Jak sobie życzysz, pani? 5, 9. Się razem jemy tą kartą. Wow. Zdaliśmy tylko 5 punktów obrażeń. Zostaje 2 punkty, bo punkty pancerza z powrotem. Zasłońcie niebo, kradem strzał! To teraz nie było takie bolesne. Myśmy, że mnie jednostek. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. A tworzymy duże jednostki. Zadajemy 9 punktów wrażeń, czyli 5. Ale powoli, powoli zbijamy. W stronie turze to już zginie. Spoko. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Tylko sam ewentualnie chciałby cofać teraz. Bo teraz mogę. Jak mogę, to wykorzystam, żeby wygrać tą pierwszą rundę. To wydaje się być dosyć istotne. Wóz i szabrownika. Bogowie, chrońcie królową! O, to się przyda. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Okej, spoko. Jak te karty wyciąga, to one się nie buffują. Nie wiem, co on tu odpowiada. Spasuj już. Tak! Spasował. Fuck yeah. Fuck yeah. Idioci! Otaczają mnie sami idioci! Tak, lepka. O, idealnie. Jak sobie życzysz, pani? I robimy dużych chłopców, i robimy dużych chłopców. Ta. Fucking pumped. Ja też nie mam się. Pumped as fuck. Okej, ta jednostka musi niestety przeżyć. 19. Haha. Twoje malutkie szóstki mi nic nie robią. Czyń miłość, nie wojnę. Enal Pain! Ha! 19. Fuck you. Mamy adeptkę i zagramy adeptkę. Plan, adeptka i adeptka, zagram wszystkie adeptki. O, pani Margarita opowiadała nam o tym.
Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. 36 obrażeń. Mam tylko 19 punktów, ale muszę zagrać jakąś kartę, to zagram to. Dwanastka, akurat najmniejszy musiał wyciągnąć. Ale mam szóstkę tylko. Dobrze, teraz dociąga karty. Jo. My musimy zagrać kartę teraz jedną. To jest problem. Chcę go jak najbardziej, żeby ja miał jak największą stratę. Czyli tego kawalerzysty zagram. To ostatniego tchu! Ciągniemy za spust. Nice. 28. Holy fuck. Że ma dosyć dużą stratę, nie będzie mu to konfot zyskać, a ja mam też duży powód. Na front. Akurat najmniejsza wyciąga. Mam, które mają ponad 20. A, pytanie, czy powinienem go cisnąć 2-0? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mogę zagrać... Ośmiu kawalerzystów. Czy ośmiu kawalerzystów jest lepszy niż jego karty? Jolo. Wojenka, hej, wojenka. Za królową! Boli, jak się niszczą. Ja muszę odrobić 200 punktów. A, ma teraz praktycznie pełną rękę, nie? Ja bym to zrobił tak czy siak. 9 na 5. Easy. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy. 9 na 10. Fuck off. Rasheis! Intwe! Intwe! To jego umiejętność. Gdyby nie to jego umiejętność, to by było wiele łatwiej. Easy, nie weszło. Znów na front. 9 na 5. Easy. Dziewięć na 14, tak. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy! Jest jeszcze szansa, że się zapcha w ogóle. 9 na 8, easy! Interesujący przypadek. 60 punktów na kartach. Jak nie będzie mu wchodziło, to odradę. 9 na 16, fuck! Barbarzyńcy! Okej, to nie robię absolutnie nic. 50 punktów w ostatniej karcie. Nie masz tego gnaju. 9 na 16. Ostrzegałem. Fucking easy. Fucking easy. Nilfgaardczycy wciąż mieli przewagę, ale stracili ducha walki. Chętniej używali tarcz niż mieczy. Kiedy Mewe wreszcie złamała ich szyki, unieśli ręce w geście poddania. Zamek w Rivi padł. Drokair, Mentuvean! Mewe okazała jeńcom łaskę. Wiedziała, że jedynie wykonywali rozkazy. Śmierci życzyła tylko temu Nilfgaardczykowi, który je wydawał. Ardalowi Ebdachiemu. Ale generał... zniknął bez śladu. Nie. Jeden z jeńców zdradził, że Ebdachi uciekł, kiedy tylko Lyryjczycy zaatakowali mury górnego zamku. Zjechał na ziemię w wiklinowym koszu służącym do transportu żywności. Skulony wśród łupin cebuli i obierek z kartofli. Mewę zakleła pod nosem i oparła się o blanki. Mimo, że do świtu było jeszcze parę godzin, nad horyzontem unosiła się czerwona luna. Nadciągały spóźnione nilfgaardzkie posiłki. Dorwę go, powiedziała bardziej do siebie niż do swoich żołnierzy. Klnę się na wszystko, co święte, że go dorwę. Ale teraz mamy pilniejsze zadanie. Musimy przygotować zamek do obrony.
Jeszcze druga walka. Nocna bitwa o samet w Rivii była przełomowym punktem w wojnie. Mewe odbiła twierdzę w jeden wieczór, a potem obroniła ją przed kolejną armią najeźdźcy. Okay. Tylko posłuchamy. Jej wielkie zwycięstwo dowiodło, że Nilfgaard to kolos na glinianych nogach. Udało się odblokować bibelot? Jaki? Ukończ główny wątek fabularny Rivii. To jeszcze nie koniec gry? Zjednoczone armie północy atakowały ze wszystkich stron. Cesarskie wojska, choć wciąż liczniejsze, były rozciągnięte na liczącym tysiące kilometrów froncie. Nilfgaardczycy wiedzieli, że nie utrzymają tej pozycji długo. Postanowili więc wydać decydującą bitwę, którą przegrali z Kretesem. Kilka miesięcy po wydarzeniach w Rivii cesarska armia była więc w rozsypce. Jednym z ostatnich gniazd oporu była twierdza Aldersberg. Tam właśnie zaszył się generał Ebdachi wraz z niedobitkami Grupy Wschód. Miejsce wielkiego triumfu Nilfgaardu z początku wojny miało więc stać się świadkiem jego nadchodzącej klęski. Można nazwać to sprawiedliwością dziejową albo chichotem historii. Choć Mewe odbiła już swe królestwa, nie złożyła broni. Król Demavend poprosił ją bowiem o pomoc w wyparciu wroga z Edirn. Mewe nie odmówiła. Po pierwsze, była mu winna przysługę, było? A po drugie, chciała wyrównać rachunki z generałem Ebdachim. Rozmawiałem z posłańcem Demavenda, pani. Otoczył już Aldersberg. Z atakiem czeka na ciebie. I dobrze. Nie chciałabym tego przegapić. Będziemy już atakować. Nie wiem, jaki będzie ten długi odcinek, ale już dzisiaj zakończymy. Oczywiście, wasza wysokość. Tak? Jest coś jeszcze? Pani, wybacz śmiałość, ale martwię się o ciebie. Wyglądasz, jakby trawiła cię choroba. Nie sypiasz. Reinhard, dopiero co pochowałam syna. Umarł mi na rękach do cholery. Tak, jak bohater. Pani, nie sądziłem, że Willem kiedykolwiek zmarzy hańbę, którą się okrył. Zdradził własną matkę, kraj, sprzymierzył się z najgorszym wrogiem. Ale to, co zrobił w Rivii, zmyło wszystkie jego winy. Pokazał, że był godny zwać się twoim synem. Nie mówię, żebyś po nim nie płakała, pani, ale bądź też z niego dumna. Masz rację. Dziękuję, Reinhard. Ta rozmowa starał się dużo mi dała. Dość gadania. Powiem, że dobrze mnie pocieszył. Ruszajmy do Aldersbergu. What? To jeszcze nie koniec. Ale tylko muszę przyjechać. Zwiadowcy. A tu jeszcze są rzeczy do zrobienia. O jeny, to jeszcze są dużo rzeczy do zrobienia. No dobrze, jedziemy. Oj, to chyba będzie najdłuższy odcinek. Się biją? Lyryjska armia tak się rozrosła, że jadąc na tyłach pochodu Mewe nie widziała jego czoła. Ciągnący się po horyzont sznur żołnierzy w lśniących hełmach napawał ją dumą. Przeszła daleką drogę. Nagle z czoła kolumny doszło do odgłosu walki. Krzyki, szczęk żelaza. Zabrańczyki! Wspomóc lewą flankę! Mewe dobyła broni i pogalopowała poboczem. Dopiero po chwili dostrzegła, z kim starli się jej żołnierze. W kurzawie lśniły złote słońca. Jeszcze walczą. Jeszcze się nie poddali. Dobrze, no mapa widziałem, że nie jest jakoś zbytnio duża, więc
Jesus fucking Christus, what the fuck? Gdy któryś z sojuszników zostanie zniszczony, ucieknie z pola bitwy. Okej, okay, muszę zabić tylko jednego. Trzech szabrowników, to trochę za dużo, nie? Okej. Okay. Otoczyć ich! Znowu ziemniaki! Nie. A nie wszyscy uciekną? Tak. Lel. Nowe rozkazy? Nie. Bo los jest za dobry. Nie masz ty czego do żarcia? On głodny jak inni. Tak, to na pewno jest ważna lekcja. Okej, okay, teraz oboje giną. Oboje giną. Sto jeden, sto dwa, sto trzy. I teraz bus. Raz za wody, raz na torbie. A tylko jedna turetka. Pamiętaj, żeby się nie podać w połowie. Któryś sojuszników zginie, ucieknie z pola bitwy, da się zrobić. Chyba, że to zabiję. Okej, to przez kończy mewę. Nie, zagrywamy to. Wycofamy chabus. I zagramy szabrownika Jarniolfa. On się też pobawi. Nie, myślałem, nie. Fuck. Nie tak miało być. Jak sobie życzysz, pani? Nie, tak miało być. Jeszcze Heidelberg nam coś wciął. Kiło wybił. To niedobry pies. Za królową! Bad boy. Nilgard! Okej. Siłki. Bogowie, chrońcie królową! Za królową! Idealnie, tak wystarczająco. Nie za dużo, nie za mało. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy! Okej, to robimy tak. I tak. Dziękuję, do widzenia. Proszę! Intwę! Intwę! Litościu, okażcie łaskę! Litościu, okażcie łaskę. Jeszcze czego? Nilfgaardczycy zwykle karni i zdeterminowani. Tym razem szybko oddali pole. To pozbawieni dowódcy dezerterzy. Raportował zwiadowca. Szli na południe, w stronę granicy. Jeńcy siedzieli na piaszczystym gościńcu. Mewe zatrzymała się przy jednym z nich. Był zarośnięty. Dłoń miał owiniętą brudnym bandażem, który obsiadły muchy. Widząc królową, opuścił głowę. Drżał ze strachu. Wiem, że macie nas za dzikusów, powiedziała Mewe. Ale nie bójcie się. Nie obedrzemy was ze skóry, nie ugotujemy żywcem. Kiedy podpiszę traktat pokojowy, odeślę was do domów. I mam nadzieję, że tym razem już tam zostaniecie. Królowa wsiadła na konia z trudem, powstrzymując grymas bólu. Miała odparzenia na udach, ręce poranione od lejców. Przygryzła usta, popędziła wierzchowca. Cel był już blisko. Jasne, spoko. A myślałem, że tak wyglądali, jakby tak tylko się udawali, że walczą. Szczerze powiedziawszy. Okej, okay, tu coś jest, jakieś znajdźkę po prawej stronie. No, tak, zapytania. Zapłaćmy wieśniaku. Tak, zapłaćmy wieśniaku. Się będę, jak wieśniacy mogą. Czy mam dużo wojska, dużo golda, więc. No w sumie nie ma żadnego znaczenia. Ech, daj mi tu przejść. Daj mi... Chcę.
Chcę to znajdźkę. Dobra, nieważne. Nie, tu nie. Dum. Panie, jak widzisz, mieszkańcy Edra robią co mogą. Okej, okay, dorzucę się. Masz. Masz. Dobra matka poprowadziła cię do zwycięstwa. Nowy cmentarz. Dorzucimy się? Okej, okay, dorzucimy się. Mamy tyle golda, że w sumie jest już wyrąbane. Pomożemy odbudować Edirn. Pomimo, że to nie jest moje państwo. Słuchała akurat raportu jednego ze zwiadowców. Co będziemy się napieprzać? I nagle usłyszała krzyki dochodzące z więziennych kibitek. Po chwili oczom królowej ukazał się makabryczny widok. Nilfgaardzcy jeńcy, którym niedawno okazała łaskę, leżeli zmasakrowani pośród namiotów. Niech to szlak, wyszeptała królowa, patrząc na zakrwawione ciała. Za zbrodnią stali chłopi z kamieniołomu w Kruczym Jarze, których Mewe wcieliła do swego wojska. Pamięć o krzywdach doznanych z rąk Nilfgaardczyków. Ale to nie są ci sami Nilfgaardczycy, nie? Nie mogli pogodzić się z tym, że ich oprawcy unikną kary. Postanowili więc wymierzyć ją sami, choćby wbrew woli królowej. To diabły, nie ludzie! Krzyczeli Rivowie. Należało im się! Tylko rozkazy. Mewe wiedziała, że powinna ukarać organizatorów linczu, ale ostatecznie oddała ich pod osąd bezpośrednich przełożonych, dlaczego ignorując nie mogę protesty doradców. Miała już dość wybierania między jednym złem, a drugim. Mhm. Okej. Okay. Już mi wszystko jedno. Okej, okay, rozumiem. Ale jestem w stanie to zaakceptować. Już mi wszystko jedno. Trudowcy. Okej, okay, już dużo tutaj nie zostało. Są jeszcze jakieś znajdźki. Czy mi się chce tam iść po tamto? No dobra, jak już tu jestem i już wiem, gdzie to jest, to niechaj pójdę. Niechaj będzie. Nie wiem, ten odcinek będzie trwał chyba z 2 godziny. Jeszcze z tą stroną idę. Wojna ma się końcowy, czarni uciekają spod kolejnymi ogonami. Czas podnieść naszą ojczyznę z popiołów i gruzów. Kto żyw, niech łapie za piły, młotki i siekiery. Za kasę rękawy bierze się do pracy. Cały ten rad buduje swój dom. Trochę jak Polska po II wojnie światowej. Teraz jeszcze tylko pogoncie czarnych Zalders. Nasz dema wętnie jest zły, ale do Mewe się nawet nie u... No. Nasz dema wętnie jest zły, ale do Mewe się nawet nie u... Ho, ho, ho. Wiadomo, że jestem lepszy. Okej, jakaś pytajka tuż przed nami. Mewe zauważyła, że jeden z jej zwiadowców, kapral Larkin, zatrzymał konia i w skupieniu wpatrywał się w ścianę lasu. Pani, przysiągłbym, że coś słyszałem. Jakby szept. Wywiórki? Teraz nic, cisza. A może mi się tylko zdawało. Zdawało? Mewe położyła dłoń na jego ramieniu. Nikt nie ma ostrzejszych zmysłów niż ty. Jeśli mówisz, że coś słyszałeś, trzeba to sprawdzić. Kapral Larkin zasalutował, po czym wjechał w las, czujnie rozglądając się na boki. To zakończenie. Coś przykuło jego uwagę. Zeskoczył z konia i odgarnął na bok liście paproci, odsłaniając odciśnięte w mokrej ziemi ślady. Wasza wysokość! Krzyknął, odwracając się gwałtownie w stronę gościńca. Każ trąbić na alarm! Wierio! Uciszyła go wystrzelona z pomiędzy drzew strzała. Chwilę później las wypełnił się okrzykami w starszej mowie. Elfy. Jeszcze z elfami przyjdziemy walczyć. Jeszcze czarnymi to jeszcze z elfami. Tutaj skojatele w ogóle nie są jakieś, że idzie ich polubić. Nie wiem, w jedynce chociażby szło ich polubić, w dwójce też, a tutaj to... Bitwa skrócona? Czy nie? Czas nie zwróciłem uwagi. No, tego szukałem. Dziękuję. Łapka do broni! Tak, bitwa skrócona. Toż to okazja, yeah. Król złoty. Bestii losowego, tylko ze swojej talii. Nope. Nope, it's nope, nope.
Zabijemy cię wozem bojowym. Raz za wozem, raz na koniu. Nie, one we came is. Czyli zabijamy jedno i drugie? Okej, to jedna popełniła samobójstwo. To w sumie jest niefajne, bo to szkoda używać reszta brownika. Mamy dwóch szabrowników, nie? O, to się przyda. Trzeba będzie za pomocą nadal użyć ten bezbacie wóz bojowy. Jorwet! Jorwet! Wiesz, entuzjazm w głosie słychać. Mam wóz bojowy. I zagramy PPPP. Nie ma w naszej talii fajnych kart. Ale niechaj będzie ta adepska. Ja to już nie musiał. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Jeszcze muszę zagrać. Jak sobie życzysz, pani? Poczekam z tym, bo szkoda na to warcie równika, nie tylko na jedną jednostkę. Nie damy sobą pomiatać. No, to jest stabil. Jak bierzcie, nie chcę zejść. Trzeba wyrzucić całą armię. Miałem nadzieję, że zabiję sobie. Dlaczego jeszcze nie zagrałem armią? Ojej. Śmierć to dopiero początek! Teraz zobaczymy, zginie. Kto jest słaby. 4 punkty obrażeń. Aby zabije tą jednostkę. Żeby nie mogła leczyć. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. Pani Margarita. Igraszką dla mnie. Powinien być jakiś tryb, gdzie są wszystkie te tytemy. Żdychaj. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z tego. 6 punktów wrażeń są chodzące do nas. Bo najgorsze miejsce, w którym mogę się zagrać, to prawda. A wiesz co? Nie, whatever. Zagramy twoją bronią przeciwko tobie. Wszystko w porządku? Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Czy muszę kartę zagrać? No ja. Jego kół! Czyli... Hajda, me! Zresztą już sobie układałem tam to piwo. Zawiodłeś mnie, hajda, me. Miałem syna, mam psa. Za królową! Jak wykasować przeciwnikowi całe pole bitwy. O, dziękuję. Fajny jesteś. Poddajemy się! Bojownicy Skojatel nie mieli szans w starciu z Mewę. Kiedy tylko ucichły odgłosy walki, królowa odrzuciła na bok naszpikowaną strzałami tarczę i kazała żołnierzom przyprowadzić dowódcę komanda. Mewę spodziewała się kolejnego bufona, który będzie zadzierać nosa i wyzywać ją od Blede Dwan. Ale zakrwawiony elf, który przed nią stanął, wcale nie zgrywał hardego. Unikał jej wzroku. Drżały mu usta. Młodo wyglądasz, elfie. Ile masz lat? 30? 27, pani. Piękny wiek. Żal będzie umierać. Zaklinam cię, Rena. Okaż litość. Jeśli nie mnie, to chociaż... Litość? Chyba kpisz. Zastawiacie pułapkę, atakujecie z lasu jak rozbójnicy. A teraz chcecie litości? To nie była pułapka. Nie rób ze mnie idiotki, wiem co widziałam.
Nie chcieliśmy z wami walczyć, Zwere! To co zabiło sierżanta Larkina, hm? Bobołaki? Kiedy zobaczyliśmy, że jedziecie gościńcem, schowaliśmy się w lesie. Czekaliśmy, aż przejedziecie. Ale twój zwiadowca coś usłyszał. Znalazł nasze ślady, zrozum. Nie mieliśmy wyboru. Mogliście się poddać. Mogliście się poddać. Tak jak komando Drystana? Złożyli broń edyryńskiemu generałowi. Kazał ich powiesić. Wszystkich. Skoro i tak mamy umierać, wolimy umierać z bronią w ręku. Co tu w ogóle robiliście? Idziecie na odsiecz Ebdachiemu? Odsiecz? Nie, Rena. Uciekamy. Kiedy Nilfgaardczycy zrozumieli, że przegrywają, wyrzekli się nas. A bez ich wsparcia nie mamy żadnych szans. Demavent wyżyna kolejne komanda w pień. Daje 50 sztuk złota za głowę każdego z Coyatel. W Temerii i Kedwen jest tak samo, jeśli nie gorzej. Próbujemy połączyć siły z oddziałem Jorveta i razem uciec jak najdalej stąd. To nasza ostatnia nadzieja. Czemu mi to wszystko Jorveta mówisz? Bo słuchasz. Jeszcze nie kazałaś mnie zabić. Znaczy, wciąż masz serce. Esea fajne, Aethu. Błagam. Zostało nas niewielu, jesteśmy wyczerpani, ranni. Nie stanowimy żadnego zagrożenia. Pozwól nam odejść z waszych krain. Dobra, idźcie. Wystarczy bezsensownych śmierci jak na jeden dzień. Idź tam. Niech będzie. Puszczę was. Nie wiem, jak ci dziękować. Spraw, żebym nie żałowała tej decyzji. Dziękuję. W imieniu swoim i mojego ludu. Mewe własnoręcznie rozkuła jeńców. Liryjczycy przyglądali się całej sytuacji w milczeniu, ale ich desaprobata była wyczuwalna. Niech tylko śmiał mi coś powiedzieć. Morale spadną? Nie? Tak podejrzewałem. Znaczy podejrzewałem, że spadną, a że nie spadną. Co by to robi to? Panowie Nilfgaardczyki, czasy, kiedy mogliście wymagać, żądać i oczekiwać, to były końca. Moje wynagrodzenie nie jest negocjowalne. Ani co do wielkości, ani waluty, bo wasze formy już są teraz warte mniej niż licencyjskie grosze. Daj wam czas do jutra. Potem bezpieczna podróż w stronę granicy będzie niemożliwa. Z południa naciągasz Boeing Królowa X. Nowy dom, naszym przyszłym, lepszym dniom. Hello there. Zajdźka. To będzie honor walczyć u twojego boku. No, żebyś wiedział. Żebyś wiedział. Liryjski korpus zbliżał się do Aldersbergu. Był piękny, słoneczny dzień. Lekki wiatr kołysał drzewa. Ale Mewe miała przed oczami obrazy z początku wojny. Mury oświetlone łuną ognia, krzyki uchodźców, duszący smród spalenizny. Twierdza znów była oblegana. Tyle, że tym razem na płoniach powiewały flagi Edirn, a na basztach poszarpane nilfgaardzkie sztandary. Królowa bez trudu odnalazła namiot Demavenda. Był utkany z jedwabiu, obszyty srebrną nicią. Widać, że w królestwie znów się powodzi. Mruknęła Mewe. Wreszcie jest! Królowa Mewe, wybawicielka północy, pogromczyni czarnych. No ba. Nie drwi. Nie śmiałbym. Tak właśnie sławią cię w pieśniach. Sam mistrz Jaskier napisał o tobie balladę Bitwa o most. Jeśli wierzyć słowom poety, władasz mieczem równie dobrze co wiedźmin. Brzmisz, jakbyś był zazdrosny. Szczerze, Mewa? Jestem. Zabrakło mi odwagi, determinacji. Kiedy cała północ podjęła ogląd, jedna pokazałaś pazur. Cóż, niech to będzie lekcja na przyszłość. Skoro już mowa o przyszłości,
Jak twój syn. Tam się zabijają, mordują. Martin? Jak twój syn. A, rośnie jak na drożdżach. I podobny do mnie jak dwie krople wody. To dobra wiadomość, zważywszy na profesję matki. Teraz to hrabina Damroka z Gulety, dama dworu. Twoja prawowita małżonka musi być zachwycona. Ciężko powiedzieć. Dawno się z nią nie widziałem. Rozumiesz obowiązki. Na pewno ciężko pracujesz, po nocach nawet. Można tak powiedzieć, ale dość o mnie. Skoro już tak plotkujemy jak dwie kumy na gumnie, to powiedz, co z Willemem? Poległ w bitwie o Rivie. Aha. A no cóż. Po czyjej stronie? Po właściwej. Damavent, to świeże rany. Nie chcę więcej o tym mówić. Lekcja na przyszłość? Co miałeś na myśli? Moja droga, przecież wiesz, że ta wojna nie zakończy konfliktu z Nilfgaardem. Podpiszemy traktaty, czarni wrócą za Jarugę, ale stare granice przecież nikogo nie satysfakcjonują. Mnie satysfakcjonują, dziękuję bardzo. I życzyłabym sobie, żeby nikt ich już nie przekraczał. Ech, Mewe. Jesteś wybitną wojowniczką, ale stratek z ciebie żaden. Trzeba myśleć w szerszej perspektywie. Jeśli damy Nilfgaardowi wzrosnąć w siłę, za 10 albo 20 lat uderzą znowu. Trzeba ich uprzedzić. Zbudować armię, zasadzić je. Kiedy najmniej się tego spodziewają, przetrącić im kręgosłup. Pomyśl, gdybyśmy połączyli siły. Nie. Dość. Nawet nie chcę o tym słuchać. Pomogę ci odbić Aldersberg, a potem wracam do siebie, gdzie zamierzam dożyć spokojnej starości. Jak sobie chcesz. Możemy zaatakować miasto w każdej chwili, ale... Ale? Moi zwiadowcy donoszą, że z południa przedziera się tu niewielki oddział Nilfgaardczyków. Jadą bezdrożami pod osłoną nocy. Eskortują kogoś. Niby kogo? Nie wiem. Może czarodzieja, który ma przeszkodzić w zdobyciu miasta. Tak czy owak, nim uderzymy, trzeba się upewnić, że ten oddział nigdy nie dotrze do Aldersbergu. Spoko. Zajmę się tym. Na pewno? Dopiero co przyjechałaś, musisz być strudzona podróżą. Jestem, jak diabli. I chcę zadbać o to, żeby jak najszybciej dobiegła końca. Mewe wyruszyła w pościg za Nilfgaardczykami w obstawie kawalerii. Jej zwiadowcy, którzy przeprowadzili armię przez góry Mahakamu i bezdroża Angren, nie mieli sobie równych. Szybko znaleźli więc tropy wroga. Tędy, pani, są niedaleko. Jeszcze tego samego dnia oddział Mewe zrównał się z Nilfgaardczykami. Lyryjscy jeźdźcy otoczyli wroga, zmusili do zatrzymania się. Zrobiło się cicho. Tak cicho, że słychać było syk napiętych cięci. Czy któryś z was mówi we wspólnej mowie? Ja, wasza wysokość. Widzę, że wiesz, z kim masz do czynienia. A ciebie jak zowią? Kalduin, pani. Wreszcie nilfgaardzkie imię, które jestem w stanie wymówić. A zatem, Kalduinie, jutro, najpewniej pojutrze, wojna się zakończy. Głupio byłoby teraz umrzeć, prawda? Trudno się nie zgodzić, pani. No właśnie, dość już przelałam krwi, nie mam apetytu na więcej. Więc jeśli nie dacie mi ku temu powodu, obiecuję, że ujdziecie z życiem. A teraz mów. Co wieziesz generałowi Ebdachiemu? List. To musi być naprawdę pilne pismo. Kto je napisał? Szanowna pani Ebdachiowa? Nie, wasza wysokość, cesarz. Proszę, proszę. Musisz być ważną osobą, żeby wozić pisma od samego Emhyra. Ale nosisz prosty mundur, nie widzę na nim żadnych odznaczeń. Kim tak naprawdę jesteś, Kalduinie? Szpiegiem? Zwykłym posłańcem, wasza wysokość. Nie kłam. Proste zdanie. Wiem, jak podróżują posłańcy, pojedynczo, bez zbroi, na rączym koniu. A ty masz obstawę ciężkiej jazdy. Przewożę rozkazy, których adresaci zwykle nie chcą wykonać. Dlatego nigdy nie podróżuję samotnie. Daj mi ten list. Przysiągłem dostarczyć go generałowi Ebdachiemu. Albo zginąć. To zróbmy tak. Mój tłumacz przeczyta ten list,
a potem ci go odda. Przysięgi nie złamiesz. I kto wie, może nawet przeżyjesz. A jeśli się nie zgodzę? To zginiesz. Zgadnij. Niech będzie. Przystaję na twoją ofertę. Tłumacz złamał pieczęć, przeczytał pismo i zrobił oczy jak spotki. Zbliżył się do królowej, powiedział coś szeptem. Naprawdę? Nie ma mowy o pomyłce? Coś takiego. Emer kazał się poddać. To twój szczęśliwy dzień, Kalduinie. Pozwolę ci dopełnić misję, ale pod jednym warunkiem. Mianowicie? Wręczając list, przekaż generałowi moje osobiste pozdrowienia. Kalduin ruszył stępem w stronę Aldersbergu. Kazał się po nie poddać Brachiemu. Patrzyli na królową. Kogo się zabić? Nie wierząc własnym oczom. Mewe wybuchnęła śmiechem. Jutro zrozumieją dlaczego, pomyślała. Generał Ebdachi rozpoczął inwazję aroganckich roszczeń wobec Mewe. Nilfgaardczyk mógł sobie pozwolić na zuchwalstwo. Był pewien szybkiego i całkowitego zwycięstwa. Ale ledwie parę miesięcy później to on otrzymał ultimatum sygnowane przez samego cesarza Emhyrafar Emreisa. Jego treść była zwięzła i nie pozostawiała pola do interpretacji. Po śmierci generała Ebdachiego, nilfgaardzka armia pogrążyła się w chaosie. Zjednoczeni królowie północy wykorzystali zamieszanie i uderzyli, odnosząc walne zwycięstwo. Żołnierze wiwatowali na cześć swoich władców, a zwłaszcza władczyni. Mewe dokonała niemożliwego. Dzięki jej bohaterstwu i determinacji inwazja Nilfgaardu zakończyła się klęską. Królowa rządziła potem jeszcze długie lata. Surowo, ale zawsze sprawiedliwie. Ha, czyli to baba obroniła północ przed czarnymi. Można tak to ująć. Ale heca. No, a znalazła sobie potem jakiego chłopa? Daj już spokój całą noc. Się wydaje, bo to dokumentu jeszcze koniec widziałem to zakończenie. Musimy odpocząć przed jutrem. Tak. Bo tutaj ma trzy kawki, więc to jest chyba borek trzy kawki. Daleka droga. Pewno ci już w gardle zaschło. O, jest zakończenie. Ale weź jeszcze powiedz, co się z nimi stało? Z Reinhardem, Gasconem? W dwóch słowach chociaż. Ech, niech już będzie. Zacznijmy od Willema. Postrzegany przez wszystkich jako pionek, narzędzie, udowodnił, ile jest naprawdę warty. Chociaż wojnę zaczął od zdrady, zginął jak bohater. I tak go zapamiętano. Gascon osiadł w Rivii, gdzie wiódł stateczne życie przystające jego szlachetnemu rodowodowi. Nosił dublet z kryzą, doglądał pól, bywał na bankietach. No proszę. Aż któryś nocy przepadł bez śladu, razem z ulubionym koniem i łukiem. Choć Mewe walnie przyczyniła się do porażki Nilfgaardu, jej imię wypowiadano tam z szacunkiem. Powracający z frontu żołnierze z podziwem mówili o jej odwadze i wspaniałomyślności. Nadali jej przydomek Gwedyn. Harda. Po nastaniu pokoju relacje między rasami Bleri i Rivii nieco się poprawiły. Pod naciskiem królowej wprowadzono nowe prawa, mające przeciwdziałać prześladowaniom. Światłe, ale nagminnie łamane. A Mewe? No, tak jak mówiłem, rządziła żelazną ręką. Zawsze sama, zacięta, gasząca sprzeciw władczym gestem. Poddani ją kochali bez dwóch zdań, ale oddychali z ulgą, kiedy odwracała od nich wzrok. A teraz, jeśli pozwolisz... Jasne. Dam ci już spokój, odpocznij sobie. I do następnego. O. A nie powiedzieli, co się z Reinhardem wydarzyło. Zakładam, że cały czas po prostu nam towarzyszył. Tym razem w końcu wam dziękuję, że towarzyszyliście ze mną podczas tej przygody. To była 26-odcinkowa, 27-odcinkowa przygoda
Ten ostatni odcinek chyba z 2 godziny jest teraz, ale po prostu chciałem już zakończyć w tym odcinku. Gra podobała mi się bardzo. Jeżeli wyjdą jakieś kolejne epizody wiedźmińskich opowieści, chętnie zagram. Mam nadzieję, że będziecie mi chętnie towarzyszyli. Ja tymczasem dziękuję, że byliście ze mną, że mi również towarzyszyliście, pewnie się powtarzam, ale po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że chcieliście mi towarzyszyć przez tyle godzin. I mam nadzieję, że nie wkurzaliście się jakoś za bardzo, jak podawałem jakieś decyzje, które byście chcieli podjąć inne. Wydaje mi się, że zakończenie jest dosyć w porządku. No, poza śmiercią Willema, ale nie wiem, czy dałoby się zrobić jakieś zakończenie, gdzie Willem żyje, a zakończenie jest dobre. Nie wiem, co się stało z Reinhardem. Niestety. No, ale zakładam, że po prostu dalej nam towarzyszył. Sądziłem, że będzie jakiś wątek romantyczny, czy coś, się okazuje, że nie. Tak czy siak, dziękuję, że byliście ze mną. I jak zwykle widzimy się w następnym odcinku, zaraz już z jakiegoś innego materiału. Pa, pa.